dzisiejszym odcinku. Trwa nabór wniosków o dopłaty do zakupu czystorasowych buchajów. Pszczelarze wciąż mogą ubiegać się o wsparcie. Komisja Europejska zatwierdziła miliardową pomoc dla holenderskich rolników. Hodowcy bydła mięsnego wciąż mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buchajów. Nabór trwa do 30 listopada bieżącego roku. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Z dofinansowania może skorzystać producent rolny posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności. We wniosku należy przedstawić potwierdzenie nabycia w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buchaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który posiada świadectwo zootechniczne. Pula środków przeznaczonych na to wsparcie wynosi 5 milionów złotych. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2023 roku kierowcy zapłacili 190 miliardów złotych za paliwa na stacjach. To wzrost o 460 milionów złotych w porównaniu z rokiem poprzednim, poinformowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu. W ubiegłym roku wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wstępnie na około 31 miliardów litrów. Wliczono w to benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz. Organizacja wskazała, że wpływy do budżetu państwa z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków wyniosły około 83 miliardów. Złotych. To blisko 27 miliardów złotych więcej niż przed rokiem. Od 1 czerwca do 31 lipca bieżącego roku będzie można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpólnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje będą finansowane z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane do maksymalnie 40 hektarów gruntów stanowiących własność wnioskodawcy albo własność jego małżonka. O pomoc nie będą się mogły starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. Nabór będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Trwa nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie przeznaczone jest dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii i mają nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer w ewidencji producentów. Stawka płatności wynosi 50 zł do jednego pnia, a cały budżet programu 80 milionów złotych. Wnioski do 31 maja bieżącego roku przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska zatwierdziła miliardową pomoc dla holenderskich rolników. Dzięki unijnemu wsparciu Holandia będzie mogła wypłacić rekompensaty hodowcom bydła, którzy dobrowolnie i na stałe zlikwidują swoje gospodarstwa w celu ograniczenia dopływu azotu na wrażliwych obszarach Natura 2000. W szczególności Bruksela dała zielone światło dla zwiększenia budżetów dwóch programów kompensacyjnych LBV oraz LBV+. Ponadto rząd w Hadze może do 20 grudnia 2024 roku przedłużyć program LBV+. Który pierwotnie miał obowiązywać do 5 kwietnia.